na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. Ze mną w odcinku jest Ania. Jest to moja przyjaciółka, występowała w odcinku, gdzie jechaliśmy na zlot. Ta podpowiedź to była taka lekka, nie wiem... Zmyła totalna. Lekka zmyła totalna, tak. Ale pojawiłaś się. Dzisiaj oglądamy memy na temat mojej osoby, tak jak mówiłam. Albo będziemy się śmiać, albo ja będę płakać, a Ania będzie się śmiać. Nie wiem, boję się trochę, że te memy będą, wiesz, takie w moje najczulsze punkty uderzać. Myślę, że będzie dużo Sebastiana. No, Sebastiana jest na bank pełno. To stawiam, że moi widzowie wiedzą, o co chodzi, więc zaczynamy. Coś chcesz jeszcze, Ania, dodać? Nie. Dobra, nie mogę się już doczekać. Jedziemy z tym koksem. Pierwszy mem. To będzie chyba ten, który będzie mieć największą ilość lajków, 41, i otwieraj. Tak to było, znowu. Najlepsze jest to, że kiedy moja koleżanka robiła taki test na Facebooku, który z twoich znajomych jest teraz w ciąży, to wyszło, że ja jestem w ciąży. I w tym samym momencie ktoś mi wysłał tego mema i to się tak słodko złożyło. I no tak, trzeba wam to powiedzieć, otóż ja i Sebastian spodziewamy się dziecka. Ej, wszystko się zgadza! I to spojrzenie, te włosy! Więc tak, Ed by odziedziczył po Willu akcent, po mnie oczy niebieskie, bo Ed ma chyba niebieskie, rude włosy. Ale zobaczcie, co oni są podobni do siebie. No, nie wyparłby się tego dziecka. No nie wyparłby się tego dziecka! To jest moja wymarzona chwila. W końcu jak będziecie mieli dziecko, to musi się oświadczyć, no. No chronologicznie to trochę źle idzie, ale okej, okay, pierw dziecko, bo o wiem, wiesz czemu pierw jest dziecko? Że jak pójdziemy, znaczy jak będziemy brać ślub, to Ed będzie szedł z pierścionkami, wiesz, taką poduszeczką. I całkiem niezły ten pierścionek, przyjmuję. Aha, że to jest skat. Czy to trzeba coś więcej mówić? Bo w ogóle są takie plotki, że Will kręci skat, a to tylko dlatego, że dużo mają wspólnych zdjęć. No i wkurzają mnie, więc... No, widzę właśnie. No właśnie, jak widać, wzięłam patelę i postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. My name is Jonathan, but everyone calls me Sebastian, and I'm going to marry Embers after burn down the world. No cóż mogę rzec? Ej, właściwie to, skoro tak wszyscy nastawiacie się na ślub mój z Willem, Jonathanem, z Sebastianem, to zapraszam was wszystkich. Potrzebuję Monika, tak. Monika, a który miesiąc? Na razie zero. Tak, jak chodzi o ślub, to potrzebuję fotografa, kamerzystę, kapelę, więc zgłaszajcie się, jaki macie talent, to wykorzystamy go. Wiecie, o co chodzi. I druhny. O Boże! Wszystkie moje suby to druhny. 3000 ileś tam. Jedziemy dalej. Dziękuję. Dziękuję, doceniam. Nie, w ogóle nie wiedziałam, że Paul to zrobił specjalnie dla mnie. To jest ten z Pamiętników Wampirów, nie? Bierzecie patelnię i mu chlast! Nie no, żartuję. No, w ogóle uwielbiam te arty, gdzie ja jestem z nim, bo wtedy tak to się utwierdza, żebyśmy razem do siebie pasowali. Prawie jak piękny i bestia. Jak piękny i psychofanka. Piękny i psychofanka. Nie przychodzi wam powiadomienie, to musicie kliknąć na dzwonek jakiś. Chyba. Musi być subskrypcja i jest taki dzwonek. Wtedy wam będzie przychodzić powiadomienie. Nie przychodzą. Przychodzą ci? Przychodzą. No i wydało się.
jestem poszukiwana listem kończym, bo moja miłość do Sebastiana według niektórych to jakaś obsesja albo coś takiego. Powiem wam tak, nie znacie się! To nie jest obsesja, to jest miłość, to jest czysta miłość, tylko on jeszcze o tym nie wie. I krzyczy w tej piwnicy, zamknij się, Will! Nie siadajcie obok niej. Ania jest tu przetrzymywana, z tyłu trzymam nóż. A w piwnicy trzymam Willa. No mam nadzieję! O, wiesz, już mam po prostu dość kupowania tych dywanów, wiesz? On ciągle mi brudzi dywan. Kiedy Embers ma ok... What the fuck?! Kiedy Embers ma okres, a ty jesteś czułym i wspierającym chłopakiem! What the fuck?! I ten miecz ociekający krwią... Nie wchodziłabym w to tak głęboko, ale... Głęboko byś nie chodziła? Chodziło mi ogólnie, ale... Wiesz, tak do połowy jest tylko, nie? To jest naprawdę dobre. No i już jestem do połowy. Cię wyciskało. No ty, kiedy tak mnie zrobiło? Ale masz pulaśki. A o które chodziło? Pulaśki te czy tamte? Ja nie wiem, w jakim ty stroju go trzymasz w tej piwnicy, nie? On grał w Grze o Tron i tam grał męską prostytutkę. Widziałam jego pulasie, te dolne i można by zrobić... Na buzi za bardzo pulasi nie ma, nie? No nie ma on pulasi na buzi, więc powiedzmy, że te dolne, puci. Bang, bang! Nie wygrałabym z nią, ale to pocieszające, że we mnie wierzycie. Przyszła żona Willa Tudora, tak jest. To są zdjęcia ślubne, puścimy takie slajdy w czasie weseliska. I to takie zdjęcie też będzie. Trzeba teraz mu zrobić takie zdjęcie, że przyszły mąż Moniki K. Gdyby istniało, to bym miała je perfekcyjnie opanowane. Miałabym... Myślę, że na cały rok, na każdy dzień miałabym innego przystojniaka. Aż taka jesteś rozrzutna. No nie, dobra. Moje serce należy do Jonathana. Przystojniaków. Co zrobisz, jeśli Embers zamierza wyjść za mąż? Will. Jak to co? Idę kupić garnitur. Z muszką. Ej, ale... Ładnie wygląda z tą muszką. No mamy zupełnie z Moniką inne typy facetów, ale faktycznie z tą muszką. Jezu, myślałam, że powiesz, że jest brzydki. Ale teraz nie wiem w sumie, czy... Siedzę za blisko ciebie, żeby to powiedzieć. Ale teraz się zastanawiam w sumie, czy to dobrze, że ci się podoba, czy to źle, że ci się podoba. Ale skoro ci się podoba, to znaczy, że naprawdę coś w nim jest. Na tym zdjęciu, w tej muszce, nie, że mi się podoba. No, to masz... Szczęście. Ja chcę żyć. Szczerze mówiąc, to siekiera to jest moje ulubione narzędzie zbrodni. Nie, żebym kiedyś potrzebowała, ale generalnie jakbym kiedyś jednak potrzebowała, to będzie moje ulubione narzędzie zbrodni. Jeden zakrwawionym nożem, ta zakrwawioną siekierą, nie? Jaka piękna para. Nie powiedziałam, że byłaby na niej krew. Teraz mam włączone myśli. Nie mogę tego powiedzieć, bo widzę na totalnego zboczucha. Ale no, że, dobra, wytnę to. Że wiesz, jak on... Uy, zamknij się! On tam wali w drzwi, biedny pies. Potem ratunku pomocy! Ten psycho mnie tu trzyma! Uy, zamknij się!
A propos gej na drugim planie. Gajka, zobacz co tu jest. Geja, cześć. Było tobie mem. No, naprawdę? Proszę, widzicie, ona zrobi wszystko, żeby liznąć Anię. No naprawdę. Siad. Siad, będziesz trzecim osobnikiem na ten filmie. Super. No pięknie. No dobra, już nie dawaj tej łapki. Ty też nie chcę. Zostawanie. Podłoga to Sebastian Embers. Ej, na zlocie pobawmy się taką zabawę. Embers, podłoga to Sebastian. Takie klap. Nowy konkurs. Nowy konkurs. Nie, nie róbcie mi tego, błagam was. Oh, I like it. Keep calm and ship Monastian. Monastian. A ty shipujesz? Shipujesz? Help me help you. Jeszcze powinna być, przepraszam, jeszcze pod tym powinno być takie, jak tak robią. Ale mówię ci, on po jego mini widać, że nie tylko go całuje. Powiedz, że idę! Ja jego głos słyszę non-stop w swojej głowie. Cokolwiek myślę, to jego głosem. Nie w głowie, z piwnicy słyszę. Help me help you. Zamknij się! Ooo! Świdziachne. Takie, takie. Ta sukienka. Ta sukienka. Ale patrz tu. Drzewo z napisem Embers. O Boże. Przecież jego zdjęcie ten samochód w ogóle. Ten samochód. A błagam rodziców o nowy samochód, więc... Tatuaż. Nie podpowiadajcie jej takich rzeczy. O Boże. W ogóle... Najchętniej nauczyłabym go polskiego i właśnie słabo kotku. I żeby mówił do mnie kotku, 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 albo skarbie, 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 skarbie. Z jego akcentem. Miodmialina. Malina. Melina. To ostatnie jest najlepsze. To wygląda jakbym nie wiem co robiła, ale no myślę, że tak by właśnie to wyglądało. Gdybym została reżyserem tego serialu, to pierwszą zasadą byłoby, jeżeli odcinek nie jest wypełniony Sebastianem w 70%, to nie jest odcinek. To nie jest dobry odcinek. Rozumiesz tą słodkość? Wylewa mi się uszami! Co jestem wewnętrznie ja, ten obrazek, kiedy widzę Sebastiana. Ja jak oglądam Shadowhunters, jak Embers ogląda Shadowhunters. Jeszcze z gołą klatą dobry wybór. No. Będzie poważna rozmowa. Nie. Nie rzuci mnie, prawda? Nasz związek jest... Właściwie to nie, nasz związek nie jest wcale taki idealny. No skoro siedzi w piwnicy, to nie. Ale nie, no mamy oczywiście swoje wady. Otóż... Na przykład Will jest za seksowny, stanowczo. Help me help you. Wiesz, jakie to jest ciężkie żyć z taką osobą? Nie. Wierz mi, ciężkie. Duża presja. O, przez was to mam jakiś urojony związek w głowie. Jakikolwiek chłopak do mnie podejdzie, to ja przestań. Jestem zajęta, chodzę z Willem Tudorem. Jak może być Sebastian przereklamowany? Nie. Podwójny. I słyszycie, i znowu się dobiera biedny. Raczej powinno być granat. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Albo pulasie. Mamy materiał na kolejną memę. Pulasie! O nie! Pulasie! Pulasie! Pulasie!
do piwnicy, pokażę ci kotki. Tak zaciągnęłam Willa do piwnicy. Kiedy czekasz, aż Ember wróci do domu? Na okno w tej piwnicy? Nie, ale na pewno już zrobił zupę. On robi pyszne zupy, tylko rybne robił w serialu, a ja nie lubię ryby, więc nie wiem, jakąś inną zrobi. Kalafiorową, najbardziej lubię kalafiorową. Nie wiem, czemu ja wymagam, żeby Brytyjczyk mi ugotował kalafiorową, ale okej. To jest straszne. Ale lubię to. Więc teraz z memów przejdziemy na fanarty, czego się w ogóle nie spodziewałam, że dostanę kiedykolwiek w życiu fanarta. Fakt jest taki, że jednego mogłam otworzyć, a drugiego dopiero teraz będę mogła otworzyć. Pierwszy, jaki dostałam, to jestem ja. I nie wiem dlaczego mam kartkę z napisem Sebastian. Ja nie wiem dlaczego tam jest znak zapytania. Bo to jest taki, wiesz, Sebastian. Tiruriru. A drugi, to jest najpiękniejszy. Sebastian. Ale ładnie tu wyszedł, pięknie, nie? Pięknie, no. No. No jest piękny. W ogóle ma tak mega dopracowane oczy. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. O, teraz to widać. Ale jest cudowny, no. Drugiego nie widziałam i obiecałam, że nagram reakcję na niego, więc podejrzewam, że może być hot! A tak, może tak też nagram. Czekaj, nie widzę jeszcze. Ty coś widzisz? No! Teraz wiem, jak będę wyglądać całując się z Willem. Moi drodzy, jeżeli kiedykolwiek się zastanawialiście, jak bym wyglądała podczas pocałunku z Willem, to mamy odpowiedź. Jest boski. No raczej. To jest ostateczny dowód na to, że do siebie pasujemy. To by było na tyle, ale teraz zadanie specjalne dla Ani. Ania, powiedz nam, który mem najbardziej ci się spodobał. Możesz je przejrzeć. Tak jak wam mówiłam i tak jak obiecałam, dwie osoby, które stworzyły najlepsze memy, zostaną wynagrodzone. I jest to Kinga Janiszewska i jej mem, który kompletnie rozwalił nam system. Oraz... Ewelina Pawelczyk, której w sumie dwa memy nam się bardzo spodobały. Tak jest. Więc dziewczyny, zgłaście się do mnie poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. I tam dowiecie się, jaką niespodziankę wygrałyście, albo i nawet nie, może dopiero się dowiecie, jak otworzycie paczuszkę, ale musicie mi podać adres. Tak jest. A jeżeli ci się odcinek spodobał, to zostaw łapkę w górę, wtedy będę wiedzieć, że liczycie na więcej z tej serii, czy stworzyć w ogóle taką serię, czy zapraszać jeszcze Anię, bo jakby nie patrzeć, wygadała, że mam Willa w piwnicy. Co jeszcze się robi? Jak ktoś nie zasubskrybował jeszcze, to... To właśnie to robić, tak. I komentować. Tak, komentujcie, co was najbardziej rozbroiło i jaka reakcja wam się najbardziej spodobała. I czy ten sam mem, który nam się spodobał, wam też się spodobał najbardziej. Tak jest. I do zobaczenia. Ale tak, wszystkie memy, które tutaj wstawiliście, będą wydrukowane i powieszone na mojej szafie. Ona kłamie tylko te z Sebastianem. No faktycznie, swojego ryja nie wydrukuję, ale... No powiem ci, że wychodzi na razie zajebiście. Tak? Tak. Ja też? Tak. No o to mi chodziło, przecież nie o siebie. Monia! Żółwik, piątoczka! O, łokie po ciebie ściągnie. So I'll sing hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. Na tym zdjęciu, w tej muszce, nie że mi się podoba. No, to masz szczęście. Ja chcę żyć. Szczerze mówiąc, to siekiera to jest moje ulubione narzędzie zbrodni.
nie żebym kiedyś potrzebowała, ale generalnie jakbym kiedyś jednak potrzebowała, to będzie moje ulubione narzędzie zbrodni. Jeden z okrwawionym nożem, ta z okrwawioną siekierą, nie? Jaka piękna para. Nie powiedziałam, że byłaby na niej krew. Teraz mam włączone myśli. Nie mogę tego powiedzieć, bo widzę na totalnego zboczucha. Ale no, dobra, wytnę to. Że wiesz, jak on... Will, zamknij się! On tam wali w drzwi, biedny pies. Dobra, co on ku pomocy? Ten psychol mnie to trzyma. Will, zamknij się! A propos Gai na drugim planie. Gajka, zobacz, co tu jest. Gaja, cześć! Było tobie mem? No, naprawdę? Proszę, widzicie, ona zrobi wszystko, żeby liznąć Anię. No naprawdę? Siad! Siad, będziesz trzecim osobnikiem na ten filmie. Super. No pięknie. No, dobra, pięknie, już nie dawaj te łapki. Ty też nie chcę. Zostawanie. Podłoga to Sebastian Embers. O, ej, na zlocie pobawmy się taką zabawę. Embers, podłoga to Sebastian. Takie klap. Nowy konkurs. Nowy konkurs. Nie, nie róbcie mi tego, błagam was. Oh, I like it. Keep calm and ship Monastian. Monastian. A ty shipujesz? Shipujesz? Help me help you. Jeszcze powinna być, przepraszam, jeszcze pod tym powinno być takie, jak tak robią. Ale mówię ci, on po jego minie widać, że nie tylko go całuje. Powiedz, że idę! Ja jego głos słyszę non-stop w swojej głowie. Cokolwiek myślę, to jego głosem. Nie w głowie, z piwnicy słyszę. Help me help you. Zamknij się! Ooo! Świdziachne. Takie, takie. No mamy zupełnie z Moniką inne typy facetów, ale faktycznie z tą muszką. Już myślałam, że powiesz, że jest brzydki. Ale teraz nie wiem w sumie, czy... Siedzę za blisko ciebie, żeby to powiedzieć. Ale teraz się zastanawiam w sumie, czy to dobrze, że ci się podoba, czy to źle, że ci się podoba. Ale skoro ci się podoba, to znaczy, że naprawdę coś w nim jest. Na tym zdjęciu, w tej muszce, nie, że mi się podoba. No, to masz szczęście. Ja chcę żyć. Szczerze mówiąc, to siekiera to jest moje ulubione narzędzie zbrodni. Nie, żebym kiedyś potrzebowała, ale generalnie jakbym kiedyś jednak potrzebowała, to będzie moje ulubione narzędzie zbrodni. Jeden z okrwawionym nożem, ta z okrwawioną siekierą, nie? Jaka piękna para. Nie powiedziałam, że byłaby na niej krew. Teraz mam włączone myśli. Nie mogę tego powiedzieć, bo widzę na totalnego zboczucha. Ale no, dobra, wytnę to. Że wiesz, jak on... Will, zamknij się! On tam wali w drzwi, biedny pies. Dobra, co on ku pomocy? Ten psychol mnie to trzyma. Will, zamknij się! A propos Gai na drugim planie. Gajka, zobacz, co tu jest. Gaja, cześć! Było tobie mem? No, naprawdę? Proszę, widzicie, ona zrobi wszystko, żeby liznąć Anię. No naprawdę? Siad! Siad, będziesz trzecim osobnikiem na ten filmie. Super. No pięknie. No, dobra, pięknie, już nie dawaj te łapki. Ty też nie chcę. Zostawanie. Podłoga to Sebastian Embers. O, ej, na zlocie pobawmy się taką zabawę. Embers, podłoga to Sebastian. Takie klap. Nowy konkurs. Nowy konkurs. Nie, nie róbcie mi tego, błagam was.
Oh, I like it. Keep calm and ship Monastian. Monastian. A ty shipujesz? Shipujesz? Help me help you. Jeszcze powinna być, przepraszam, jeszcze pod tym powinno być takie, jak tak robią. Ale mówię ci, on po jego minie widać, że nie tylko go całuje. Powiedz, że idę! Keep calm and ship Monastian. Monastian. A ty shipujesz? Shipujesz? Help me help you. Jeszcze powinna być, przepraszam, jeszcze pod tym powinno być takie, jak tak robią. Ale mówię ci, on po jego minie widać, że nie tylko go całuje. Powiedz, że idę! Ja jego głos słyszę non-stop w swojej głowie. Cokolwiek myślę, to jego głosem. Nie w głowie, z piwnicy słyszę. Help me help you. Zamknij się! Ooo! Świudziachne. Takie, takie. Ta sukienka. Ta sukienka. Ale patrz tu. Kub... Drzewo z napisem Embers. O Boże. Czy jest jego zdjęcie? Ten samochód w ogóle. Ten samochód. A błagam rodziców o nowy samochód, więc... Tatuaż. Nie podpowiadajcie jej takich rzeczy. O Boże. W ogóle... Najchętniej nauczyłabym go polskiego i właśnie słabo kotku, i żeby mówił do mnie kotku, 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 albo skarbie, 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 skarbie. Z jego akcentem. Miód, mielina, malina, melina. To ostatnie jest najlepsze. To wygląda jakbym nie wiem co robiła, ale no myślę, że tak by właśnie to wyglądało. Gdybym została reżyserem tego serialu, to pierwszą zasadą byłoby, jeżeli odcinek nie jest wypełniony Sebastianem w 70%, to to nie jest odcinek. To nie jest dobry odcinek. Rozumiesz tą słodkość? Wylewa mi się uszami! Co jestem wewnętrznie ja, ten obrazek, kiedy widzę Sebastiana. Ja jak oglądam Shadowhunters, jak Anders ogląda Shadowhunters. Jeszcze z gołą klatą dobry wybór. No. Będzie poważna rozmowa. Nie. Nie rzuci mnie, prawda? Nasz związek jest... Właściwie to nie, nasz związek nie jest wcale taki idealny. No skoro siedzi w piwnicy, to nie. Ale nie no, mamy oczywiście swoje wady. Otóż... Na przykład Will chyba. Musi być subskrypcja i jest taki dzwonek. Wtedy wam będzie przychodzić powiadomienia. Mi przychodzą. Przychodzą ci? Przychodzą. No i wydało się. Jestem poszukiwana listem kończym, bo moja miłość do Sebastiana według niektórych to jakaś obsesja albo coś takiego. Powiem wam tak, nie znacie się, nie znacie się! To nie jest obsesja, to jest miłość, to jest czysta miłość, tylko on jeszcze o tym nie wie. I krzyczy w tej piwnicy. Zamknij się, Will! Nie siadajcie obok niej. Ania jest tu przetrzymywana, z tyłu trzymam nóż. A w piwnicy trzymam Willa. No mam nadzieję, no mam nadzieję. O, wiesz, już mam po prostu dość kupowania tych dywanów, wiesz, on ciągle mi brudzi dywan. Kiedy Embers ma ok. What the fuck? Kiedy Embers ma okres, a ty jesteś czułym i wspierającym chłopakiem. What the fuck? What the fuck?
ten miecz ociekający krwią. Nie wchodziłabym w to tak głęboko, ale... Głęboko byś nie chodziła? Chodziła mi ogólnie, ale... Wiesz, tak do połowy jest tylko, nie? To jest naprawdę dobre. No i już jestem do połowy. Cię wyciskało. No ty, kiedy tak mi zrobiło? Ale masz pulaśki. A o które chodziło? Pulaśki te czy tamte? Ja nie wiem, w jakim ty stroju go trzymasz w tej piwnicy, nie? On grał w Grze o Tron i tam grał męską prostytutkę. widziałam jego pulasie, te dolne i można by zrobić... Na buzi za bardzo pulasi nie ma, nie? No nie ma on pulasi na buzi, więc powiedzmy, że te dolne, puci, puci. Bang, bang! Nie wygrałabym z nią, ale to pocieszające, że we mnie wierzycie. Przyszła żona Willa Tudora. Tak jest. To są zdjęcia ślubne. Puścimy takie slajdy w czasie weseliska. I to takie zdjęcie też będzie. Trzeba teraz mu zrobić takie zdjęcie, że przyszły mąż Moniki K. Nie podpowiadajcie jej takich rzeczy. O Boga! W ogóle... Najchętniej nauczyłabym go polskiego i właśnie słowo kotku, i żeby mówił do mnie kotku, 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 albo skarbie, 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 skarbie. Z jego akcentem. Miód, mielina, malina, melina. To ostatnie jest najlepsze. To wygląda jakbym nie wiem co robiła, ale no myślę, że tak by właśnie to wyglądało. Gdybym została reżyserem tego serialu, to pierwszą zasadą byłoby, jeżeli odcinek nie jest wypełniony Sebastianem w 70%, to nie jest odcinek. To nie jest dobry odcinek. Rozumiesz tą słodkość? Wylewa mi się uszami! Co jestem wewnętrznie ja, ten obrazek, kiedy widzę Sebastiana? Ja jak oglądam Shadowhunters, jak Anders ogląda Shadowhunters. Jeszcze jest gołą klatą, dobry wybór. No. Będzie poważna rozmowa. Nie. Nie rzuci mnie, prawda? Nasz związek jest... Właściwie to nie, nasz związek nie jest wcale taki idealny. No skoro siedzi w piwnicy, to nie. Ale nie, no mamy oczywiście swoje wady, otóż... Na przykład Will jest za seksowny stanowczo. Help me help you. Wiesz, jakie to jest ciężkie żyć z taką osobą? Nie. Wierz mi, ciężkie. Duża presja. O, przez was to mam jakiś urojony związek w głowie. Jakikolwiek chłopak do mnie podejdzie, to ja przestań. Jestem zajęta, chodzę z Willem Tudorem. Jak może być Sebastian przereklamowany? Nie. Podwójny. I słyszycie, i znowu się dobiera biedny. Raczej powinno być granat. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Albo pulasie. Mamy materiał na kolejne memy. Pulasie! O nie! Pulasie! 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 Wygląda to jak taki pedofil! Chodź dziecko do piwnicy, pokażę ci kotki! Tak zaciągnęła Willa do piwnicy.